Diana, no ale czemu? No przynajmniej z półtorej godzinki. Nie było nas na dwóch lekcjach. Do 10. Smajlik, nie możemy. Kitty zostaje dzisiaj na noc w moim domu. Jak cię zobaczy, poczuje się urażona. Diana, już przeszłam. Kitty? Jak to się stało, że się tu znalazłaś? Kto cię tutaj wpuścił? Diana, co to ma być? To jakaś zmowa z twoją przyjaciółką? Diana, twoja młodsza siostra wpuściła mnie do środka. Czemu nie przyszłaś na trening? Uciekłaś ze Smajlem, prawda? Dziewczyny, niedługo mamy konkurs. Musimy być najlepsze. Dlatego musimy pokazać, co? Klasę! Racja, dziewczyny. Musimy ćwiczyć i dawać z siebie 110%. Kitty, co z tobą jest nie tak? Jesteś tutaj z nami? Kitty! Oczywiście, że jestem z wami. Trenujmy, a nie ciągle gadamy. Kitty, ostatnio zachowujesz się dziwnie. Twoje problemy nie mogą wpływać na cheerleadering. Dobra, dziewczyny, zaczynamy. W-I-G-R-A-N-A, wygrana! Króliczki są najlepsze! W-I-G-R-A-N-A, wygrana! Króliczki są najlepsze! I co, dziewczyny? Już niedługo. Króliczki się szykują, trenują. A my jesteśmy tylko trzy. Znacie dziewczynę, która potrafi robić szpagaty albo skakać? Potrzebujemy takiej. Nie znamy takiej dziewczyny. Same nie potrafimy robić szpagatu, a ty chcesz, żebyśmy znalazły taką cheerleaderkę? Czyli to tak, dziewczyny. Nie chcecie szukać czwartej dziewczyny? Wtedy żaby przegrają. Możemy wybrać kogoś ze szkoły. Żenia, zwariowałaś? Zapytajmy kogoś z króliczków. Ciii. Żaby tam są? O czym one mówią? Posłuchajmy. Dziewczyny, dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy możecie zadzwonić do wszystkich swoich przyjaciółek i znaleźć nam czwartą cheerleaderkę. Layla, one potrzebują czwartej dziewczyny. No i co? Mogę dołączyć do ich zespołu, nie króliczki, to żaby. Tylko spróbuj mnie zdradzić. A jak nie znajdziemy? Co wtedy, nie weźmiemy udziału? Wtedy żaby będą pośmiewiskiem, będą przegrywami. Nawet nie będzie żab. Dziewczyny, chodźmy trenować. Nie rozumiem, a wy co, szpiegujecie nas? Dziewczyny, nieładnie podsłuchiwać innych ludzi. Bardzo nieładnie. A kto by chciał podsłuchiwać wasze rozmowy, żaby? Potrzebujecie czwartej cheerleaderki? Bierzemy ją? Dziewczyny, zwariowałyście byłego króliczka? Nigdy. Przykro nam, Jana. Ale ja... Chodź tu! Mogę zrobić szpagat i skakać i znam różne okrzyki. Diana, i co to było? Layla, one potrzebują czwartej uczestniczki. Ja potrafię wszystko, patrz, nawet szpagat. Diana, przestań podnosić nogi. Usiądź i zrób wdech i wydech. Naprawdę chcesz dołączyć do ich zespołu? Chcesz być żabą? Layla, po prostu chcę być cheerleaderką. Nie obchodzi mnie, czy jestem żabą, króliczkiem czy szczurem. Dokładnie, Diana, sama to powiedziałaś, jesteś szczurem. Layla, mam świetny pomysł. No, Jana, jaki masz pomysł? Zostaniemy nową drużyną cheerleaderek, szczurami. Jana, przykro mi, ale nie zamierzam być cheerleaderką szczurem. Layla, sama mówiłaś, że jesteśmy szczurami w tej szkole. Teraz możemy być szczurami cheerleaderkami. Jana, nie denerwuj mnie. Czemu przyszłaś do tej toalety? No to rób swoje i chodźmy stąd. Nie pachnie tutaj dobrze. Dziewczyny, ten konkurs jest naprawdę ważny. I wiecie, że będzie tam konkurencja. A my wiemy, co oni potrafią. Racja, ostatnim razem pocięły mój kostium, a on był taki drogi. Dziewczyny, one są zdolne nawet do tego, żeby wsypać sól do naszych adidasów. Albo ukraść pompony. Ale problemy. Tylko wy macie takie problemy, ja nigdy takich nie miałam. Kitty, nie miałaś problemów, bo byłaś żabą. Byliście naprawdę słabą drużyną i graliście nieuczciwie. My byłyśmy żabami i to my robiłyśmy te wszystkie złe rzeczy. To ty przecięłaś mój kostium, Mary. Czy to ty pocięłaś mój drogi kostium? Nie, 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 nie. Nie pocięłam kostiumu. Dziewczyny, przestańcie się kłócić. Dobra, dobra. A co możemy zrobić, żeby nikt nie zepsuł nam rzeczy? Dziewczyny, pierwsza zasada. Nie przebieramy się we wspólnej szatni i nie rzucamy swoimi rzeczami byle gdzie. Dobra, chodźmy przypudrować noski. Diana, mogę z tobą porozmawiać? Tak, dobrze. Kitty, czy masz jakieś problemy z treningami? Nie, mam problemy z przyjaciółką. Kitty, co jest nie tak? Widzę, że nie jesteś sobą. Co się dzieje? Diana, odkąd pogodziłaś się ze Smajlem, zupełnie o mnie zapomniałaś. Chodzisz z nim do kina, do restauracji.
i nie dzwoniłaś do mnie przez 2 dni. Byłam taka zdenerwowana. To jest powód, Kitty? Jesteś wściekła z tego powodu i przez to zachowujesz się źle na treningach? Tak, bo ten zdrajca Smiley znaczy dla ciebie więcej niż przyjaźń ze mną. Czy nadal jestem twoją przyjaciółką? Kitty, oczywiście, że jesteś moją przyjaciółką. Smiley to mój chłopak. Dziewczyny! Długo mamy czekać? Dziewczyny, jeszcze minutkę. Kitty, nie mogę wybierać między tobą a Smileym. Jesteś moją przyjaciółką, a on moim chłopakiem. Ciesz się moim szczęściem. Postaram się być szczęśliwa, Diano. Ej, co mam zrobić? Co mam zrobić, żeby Diana wróciła? No nie wiem, Dima, chcesz czekoladę? Nie potrzebuję twojej czekolady, potrzebuję Dianę. Ja go już tak rok słucham, Ice. Męczę cię, Kev? Jesteś moim przyjacielem, masz tu być na dobre i złe. Ice, potrzebuję porady. Tak, to znajdź sobie inną dziewczynę. O, Lady Diana. Ice, co ty, specjalnie to zaświeciłeś? Widzisz, nawet ten napis cię denerwuje. Musisz znaleźć inną dziewczynę. Ice ma rację. Nie, nie chcę innej. Futboliści na bok! Zróbcie miejsce głodnym koszykarzom. Nie ma już pizzy, zostały tylko hot dogi. A wy co, nie kumacie? Sio stąd. Tyle jeszcze, ciągle z ciebie taki chuderlak. Max, co on powiedział? Nie zwracaj na niego uwagi, ciągle jest zły od Janę. O co, chłopaki, chcecie hot dogi? Cokolwiek. A są chociaż świeże? Jasne, dopiero zrobiłem. Patryk, mogę o coś zapytać? No. Czemu kupiłeś mi babeczki? Bo Karina lubi babeczki. Patryk, nie jestem Kariną. No dobra, Gigi, koniec z babeczkami. Kukuszu... Babeczki? O, i kasa w kieszeni. Julie, czy twoja przyjaciółka pójdzie ze mną na randkę? Tak, browasty, idzie, ale to twarda dziewczyna i musisz się przebrać, bo nie lubi żółtego. Diana, o co chodzi z Kitty? Nad, nie pytaj mnie, jestem w szoku, później ci opowiem. Dobrze. A może Layla? Nie. Nawet nie wypowiadajcie imienia Layla, żaby. Cześć wam, mam dla was super wiadomość. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Mogę usiąść na swoim miejscu? Siadaj, siadaj. Razem z Dianą i dyrektorem zdecydowaliśmy, że w szkole odbędzie się zabawa. Czemu krzyczycie? Nauczycielu Mike, szkoła nie jest dla zabawy, ale dla nauki. Layla, uspokój się, nastolatki nie mają co robić podczas przerw, teraz będą mieli. Nastolatki nie będą się już całować na przerwach, a toalety nie będą zajęte, będą robić inne rzeczy. Nauczycielu Mike, a powiesz nam, co takiego niezwykłego będzie w szkole? Stella, zapytaj Dianę, mnie prosili, żebym nic nie zdradził. Będzie to niespodzianka dla wszystkich, sama zobaczysz. Wiem, co zaplanowała Diana. Jak to? Niespodziankę dla mnie, wie co lubię. Nie ma żal mi ciebie, przestań sobie to robić. To koniec ciebie i Diany. Nie, Kev, to nie koniec. Patryk, to takie fajne, że uczymy się w tej szkole. Dokładnie, będzie super zabawa. A może Diana zainstaluje kabinę do całowania? Nie, nie chcę, mogę całować Gigi gdzie chcę. Nie no, facet, tak nie wolno. Dobra, dość gadania, teraz lekcja. Art, rozdaj te kartki. Blondie, zobacz sama, jestem taka rozciągnięta. Oszalałaś? To moje biurko! To biurko cheerleaderki żaby! Co się dzieje? Jana, zejdź! Nie, chcę być cheerleaderką! Teraz wszyscy zobaczycie nową figurę! Jana, nieważne, że wcześniej tego nie robiłaś. Raz, dwa... Jana, uspokój się, co robisz? Jesteś w klasie! Jana, kiedyś byłaś w drużynie króliczków i Diana powiedziała, że nie potrafisz robić salta. To twoja słabość, więc zejdź albo zawołamy dyrektora. Salto! Salto! Jana, dołącz do gangu naszych przegrywów. Nie jestem przegrywem, jestem szczurem i pewnego dnia zostanę cheerleaderką. Słuchajcie, czy ktoś z was ma koleżankę, która potrafi robić szpagaty i skakać? Co? Na co się gapicie? Potrzebujemy jeszcze jednej żaby. No mogłabym. Gigi, nie pasujesz do nas. Wszyscy w naszym zespole są wysocy, dlatego szukamy wysokiej dziewczyny. Blondie, nie gadaj tyle. Nawet jak znajdziesz czwartą cheerleaderkę żabę, to i tak przegracie. Co? Co powiedziałaś, ty białasko? Brakuje wam treningów, w ogóle się nie przygotowujecie. Blondie, przestań krzyczeć, boli mnie od ciebie głowa. Króliczki są fajniejsze i najlepsze. A moja dziewczyna Diana najlepsza ze wszystkich. Smiley, tak szybko zmieniasz zdanie. Raz Diana jest najlepsza, raz najgorsza. Musisz w końcu zdecydować. Kitty, czemu na mnie krzyczysz? Co ci złego zrobiłem? O co jej chodzi? Nie, no nie wiem. Smiley, cześć! Chodźmy, musimy porozmawiać. Szybko, Smiley, pospiesz się.
Kitty! Idziesz? Dziewczyny, idźcie, przyjdę później. Dobra. Smajlik, stop! Nie możemy się już całować w szkole. Co się stało? O co chodzi? Smajlik, problem jest, ale tu nie chodzi o nas. A o kogo? O Kitty. Jaki problem z Kitty? Nic jej nie jest. Nie, Smajl, mówię poważnie. Mamy problem. Ona jest o ciebie zazdrosna. Nie no, znowu to samo. Jesteście przyjaciółkami, a my się spotykamy. Co mnie obchodzi Kitty? Nie, Smajl, ale mnie to obchodzi, nie rozumiesz? Jest moją przyjaciółką. Kiedy zerwaliśmy, wspierała mnie. Teraz znowu jesteśmy razem i jest jej przykro, bo spędzam więcej czasu z tobą niż z nią. Smajlik, musimy mniej czasu spędzać razem w szkole i bez pocałunków, dobrze? Proszę. Nie, to tak nie działa. Dobra, Smajl, w takim razie potem opuszczę kilka lekcji i pójdziemy do mojego domu. O, fajnie, a zjemy ciasto? Tak, tak, chodźmy. Przecież na noc u Diany miałam zostać ja. Jestem taka zmęczona Smajlem. Zaskoczę ich dzisiaj. Żaby, weźcie mnie do swojej drużyny. Nie pożałujecie. Jestem taką fajną cheerleaderką. Potrafię skakać. Jesteś tutaj, Jana? Szukałam cię. Zamówiłam latę, więc czekam. Zamówiłaś latę. Chodź tutaj. Blondie, ona tak chce. To niech przestanie. Ona nie jest dla nas dobra. Widzieliście Smajlika? Nie, nie było go na przerwie. Gdzie on jest? Mamy trening. Okej, Smajl, tylko dobrze się zachowuj w moim domu. A byłem kiedyś niegrzeczny? Smajl, ostrzegałam cię. Smajl, wejdź, zdejmij kurtkę, powieszę ją. A pamiętasz, co obiecałaś? Tak, zrobię ciasto. Zrobię też herbatę. Tylko Smajl, możesz tutaj zostać tylko przez 1,5 godziny, dobrze? Jak to 1,5 godziny? Poszliśmy z 2 lekcji. Posiedzę do 10. Smajlik, nie możemy. Kitty zostaje dzisiaj na noc w moim domu. Jak cię zobaczy, poczuje się urażona. Diana, już przyszłam. Kitty? Jak to się stało, że się tu znalazłaś? Kto cię tutaj wpuścił? Co to ma być, Diana? Ugadałeś się, czy co? Diana, twoja młodsza siostra wpuściła mnie do środka. Czemu nie przyszłaś na trening? Uciekłaś ze Smajlem, prawda? To nie w porządku. Kitty, nie zepsujesz naszych relacji. O co ci chodzi? Smajl, uspokój się, chodźmy. Zrobię ci herbatkę i ciasto. Smajl, zrób sobie sam herbatkę i ciasto. A ja, Diana, muszę z tobą porozmawiać. To nie w porządku. I najlepsza przyjaciółka zepsuje nasze relacje. Kitty, co to było? Co się z tobą dzieje? Diana, musisz z nim zerwać. Kitty, zwariowałaś? Po prostu zrozum, tak długo nie byłyśmy przyjaciółkami. Byłam kiedyś w zespole żab. On psuje naszą przyjaźń, nie rozumiesz? Kitty, czy ty naprawdę jesteś zazdrosna o mojego chłopaka? Diana, po prostu nie chce cię stracić. Nie no, ona naprawdę chce nam zepsuć relacje. Dziewczyny, co to za jakieś tajemnice? Chodźcie do kuchni, pokryłem ciasto i zrobiłem herbatę. Chcę spędzić czas z przyjaciółką Diany. Kitty, słyszałaś? Mówiłam ci, że wszystko jest w porządku. Chcemy się napić z tobą herbatki. Diana, to sarkazm. Jesteś ślepa? Jaki sarkazm? Idziemy, Smajl. No śmiało. Chodźmy, Kitty. Nie, Diana, nie będę piła herbaty ze Smajlem. Kitty, proszę. To co, dziewczyny, idziecie? Wiesz, Diana, dzisiaj miałam zostać u ciebie na noc, ale przyszedł Smajl. Czemu tutaj przyszedł? Chyba robisz źle, przebaczając mu po raz setny. Dlaczego? Bo psuje naszą przyjaźń. Nie, na ile to będzie trwało? Wiecie co? Naprawdę mam was dość. Jestem w szoku. Czemu tak się dzieje? Jestem w szoku, że Kitty jest moją najlepszą przyjaciółką i jest zazdrosna o mojego chłopaka. Co za nonsens. Tak nie powinno być. Nie mogę wybierać pomiędzy nimi, Smajlik czy Kitty. Potrzebuję ich oboje. Kochani, zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał i klikajcie w dzwoneczek. A ja pójdę się nimi zająć. Pa, pa wszystkim.